No witam was wszystkich serdecznie. Oczywiście słuchajcie, na Zalo komentujemy, ale to za momencik, bo dzisiaj słuchajcie, jest mega paka. Zaraz zobaczycie, tylko ustawię tutaj kamerkę, momencik. Patrzcie, tutaj stoi paczuszki, trzy duże, jedna mała. Ja wiem, że to miało być, słuchajcie, rozpakowane wszystko na live'ie, ale ja nie wytrzymam, nie? Po prostu chciałbym... nie wiem, czy wytrzymam, czy nie wytrzymam. Tak sobie się teraz zastanawiać, czy dopiero o 19 to rozpakowywać, czy po prostu wrzucimy sobie nagranie. Live będzie o 19, a ja teraz sobie przygotuję takie po cichu nagranie i będziemy komentować po prostu wszyscy razem, nie? Dobra, to jedziemy od tej najmniejszej, słuchajcie. Od razu wielkie podziękowania dla studii, czyli dla Marcina, o tak powiem. Tutaj to nie wiem, co jest w tej małej, ale w tych dużych to jest po prostu sprzęt do tego, żeby te filmy jeszcze były lepszej jakości. Do obrabiania po prostu filmów, nie? Dobra, rozpakujmy, nie wiem, czy tak mogłem pociągnąć. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Żebym czegoś nie uszkodził. O, nie mogę się doczekać. No, normalnie, słuchajcie, to tak jak święta, nie? Przyspieszone. I zaraz zobaczymy, co to nasz studii wymyślił, co on przysłał. Ale opakowane, ja się. Pod kątem znowu tak. Dobra, zobaczmy. Widzę pudełko, chyba po jakiejś płycie. Czyli można śmiało jechać nożem. Jejku! Muszę chyba przynieść śmietniczkę na zbędne wypełnienia. Wiecie, teraz jest to opakowanie, a po zdjęciu listu przewozowego. O, takie rzeczy trzymam. Po zdjęciu listu przewozowego, słuchajcie, Te opakowanie będzie robić nam za wypełnienie do innych przesyłek. Dobra, czyli jednym słowem tak. Idziemy po śmietnik, jakiś karton na śmieci, nie? Na wypełnienie, a to nie na śmieci. Tu się nic nie marnuje. Niosę jeden karton. O, będzie sobie stał tutaj pod kamerką. A zobaczmy, co tu naskładał nasz studii. Wypełnienia. Fajnie, fajnie. Właśnie tutaj jest do zapisania. Już zmieniamy kamerkę. Co my tu mamy, słuchajcie? Dwa dyski. Tu mamy Atmegi. To są Atmegi. To co mi mówił, czyli jednym słowem tak. Malutki wyświetlacz OLED. Słuchajcie, jest to maleństwo. 1 cal bodajże. 1 i 2 cala. Malutki wyświetlaczek OLED. Ze sterownikiem na I2C, na szynę, na TXRX, plus minus, nie? Czyli szyna danych, tak, GND, VCC, SCL i SDA. Na SCL i na SDA. I to będzie idealna rzecz do DDS-ów.
zrobimy na Atmedze 328, czy na Arduino, może być Uno, Nano, czy tam jakikolwiek, i na DDS-ie, na module DDS. Coś takiego, jedną sztukę zamówiłem i czekam na AliExpress, także jeszcze będę miał dwie. Także dzięki studii. Fajna sprawa. Atmega 8515, AT90S8515. To jest bodajże jakiś tam odpowiednik, tylko ma inne piny, z tego co mi opowiadał Marcin. Na pewno to zaadoptujemy tam do czegoś kiedyś tam w przyszłości. Na pewno coś będzie. No i tutaj te standardowe, czyli pewnie Atmega 16 i Atmega 32, tak? Zaraz zobaczymy. Moment. Musimy wziąć lupkę, bo ślepne, nawet na takich wielkich rzeczach. Niestety, kurczę, coraz to gorzej. Atmega 32A. Super. Pac-Man na tym chodzi. No, dużo innych sterowniki na tym też chodzą, nie? No i 16, słuchajcie, to mam dwie 16, możemy zrobić o DDS-a na analog, na audio. DDS-a na tej 16 też możemy sobie postawić. No, ale to jest ciekawy procek. Będę musiał zajrzeć w notę katalogową. AT90S8515. Ciekawy procek. Sprawdzimy, co to takiego. Będę musiał się zajrzeć, co on ma. Co ma, czego nie ma. Nie wiem, czy to pogoda się tak zmienia, czy zatoki mnie atakują. Tak mnie ostatnio głowa boli, ale to mało ważne. Będziemy sobie komentować to na radiu, a nie teraz. Dwa kabelki SATA, no i do zapisywania filmów, które właśnie są na YouTube, bo będę wszystko będę archiwizował. 250 GB jeden dysk. Nieduży, ale to już jest coś. Słuchajcie, to już można coś na tym tam postawić system. A drugi, o, nie widzę tutaj za bardzo, co to za dysk. Jest Seagate, ale to jest też 250. Słuchajcie, 500 giga, no to 1,5 TB. Na dwóch dyskach. Super. To się na pewno przyda, bo to będą użyte w kompach. No i co my tu mamy? Wow. Asus. Karta graficzna. A dokładnie to jest taki model. Te refleksy. Gdzie ten model jest? EAH 3870 GHTDI 512 mega. To nie zatęga, ale oddzielna. No i dobra. Niezintegrowana Asus. Dzięki, Marcin. No będziemy zaraz coś tu pewnie składać. Dzisiaj pewnie albo to teraz wpuszczę, albo na live. Pewnie to teraz wpuszczę, bo się nie mogę doczekać. To się na pewno przyda. Będziemy coś z tego, na pewno będziemy coś działać. Słuchajcie, bo to jest prawdopodobnie bardzo dobra i przydatna rzecz do tego, co tutaj teraz rozpakowujemy, nie? Dobra, zróbmy to sobie tak, że kamerę to ustawmy tu. Oczywiście. Ja myślę, że przy tej rozdzielczości to nawet jak ktoś stop klatkę zrobi, to i tak nie rozpozna adresu. Na liście przewodowym nie odczyta. Dobra. Zresztą możemy sobie rozpakować. Będziemy wyjmować tutaj na stół, nie? Aby kanał się rozwijał, z tego co mi tutaj Marcin powiedział, no to troszeczkę sprzętu przespał. Wypełniacze do wypełniaczy. Ta-dam! Jeden.
drugi. I kartonik na kolejne wypełniacze. No i też może tak. Najpierw ustawmy sobie, a może tą kamerką będzie lepsza jakość. O ile mnie się nie zwiesi, to będzie lepsza jakość. Super. Teraz pokazujemy. Intel Insight. Oryginał. Żeby ktoś nie mówił, że filmy są obrabiane na sprzęcie nieoryginalnym. Bo też już miałem takie podchody. O. Też jest. Jest sztuk 2. I to jest prawdopodobnie sprzęt nie tyle do obróbki, słuchajcie, filmu, co do będziemy na tym prawdopodobnie stawiać no zobaczymy, albo serwery własne. Nawet nie wiem, bym musiał zobaczyć, zajrzemy dzisiaj wieczorem na live i będziemy odpalać to, nie? Także... dwa HP-ki. Prawdopodobnie... Nie, to są Core 2 Duo. To jest akurat sprzęt... Już ja wiem, do czego to zaadresuję. Przyda się, to naprawdę się przyda o to. Idziemy z zewnątrz, słuchajcie. Być może zrobimy jakieś bramki na tym. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że ci, którzy są na Zello, no to się dowiedzą. A ci widzowie, którzy tylko tak o sobie oglądają, nie wchodzą na mój kanał Piracz na Zello, to nie będą wiedzieć. To mi się wydaje, że ja to wykorzystam. Na pewno będzie związane coś z radiem. Na 100% to będzie... Ole, to waży! To będzie służyć jako bramka. Albo VoIPy, albo bramki na Zollo, nie? Na Zollo. No zobaczymy. Następna paczuszka. Sprzęt do warsztatu. Musimy lampę odsunąć troszeczkę. Wypełniacze papierowe. No i tu mamy ziemi. Tu mam sprzęcik do live'ów, do obróbki filmów i do live'ów. Dobrze pójdzie, to na tym sprzęcie dzisiejszy wieczorny live już będzie. Zrealizowany. A, jeszcze jedna rzecz. W tych HP, patrzcie, mamy RS-a. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB, mamy RS-a, czyli port szeregowy. No... Taki podobny, tutaj stoi jeden u mnie, na którym mam praktycznie wszystkie programatory zrobione do programowania różnego rodzaju tam pamięci.
Full Legal. Core i5. Wystarczy. Windows 7 z upgrade'em i z naklejeczką. Super. Oliku. I to będzie sprzęt, słuchajcie, do obróbki filmów. Fajna budowa. Kurczę, jaka solidna w porównaniu do tego mojego starego. No to, to jest... To jest, no, taka, nie widać, ciężka, solidna obudowa. Jaki on ma zasilacz, jakie mocy? No pewnie, jeśli sprawny, a wiem, że sprawny, bo było pokazywane, że jest sprawny, troszeczkę zakurzony. Mamy dwa wejścia jeszcze na dodatkowe pamięci. Musimy dołożyć tutaj więcej pamięci. Sprawdzimy, czy mam. Krzywo? Nie, to tak ma być. Myślałem, że coś to krzywo. I tutaj siedzi dysk bodajże 1 terabajt. Czyli taka standardowa jednostka w zupełności wystarczająca do Optiplex 990 obudowa Dell Intel Inside i5. Super, tutaj mam i trójkę ostatnio na live się wyłożyła, ta moja, na której robię właśnie teraz, w tej chwili, ten stream. Najgorsze jest to, że ta kamerka łapie wiecie co ona łapie? Ona mi łapie tą lampkę, ostrość. Fajnie. Będziemy na tym tworzyć nowe odcinki, słuchajcie. I dyski są do PC-tów. Teraz zobaczymy jedną rzecz tylko. Jak to jest z grafiką? Tak jest, to jest tamta grafika. Podstawimy sobie ją pod tą płytę. Chyba, że tutaj siedzi mocniejsza. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Jest grafika, jest HDMI, także tutaj nie ma za bardzo co robić. A co tu mamy? Słuchajcie, albo pendrive został, to nie wiem, czy on tutaj miał zostać, także Marcin, napisz, czy to nie odesłać tobie tego pendrive'a, bo tu nie wiadomo, co na nim jest. Czy on tutaj ma po prostu siedzieć? Po co tu kaman? Czy to Wi-Fi jest? Logitech CNC ID. Nie, no co tu kaman, to jest Bluetooth, czy Wi-Fi, czy pendrive? Dobra, sprawdzimy, jak podłączymy. Na razie niech siedzi. O, dwie reset na zasilaczu, słuchajcie, z tyłu diutka, w razie czego tu można kłódkę zawiesić. Jest dziurka, słuchajcie, w obudowie, można zwykłą kłódkę zawiesić, żeby nikt nie otworzył. Czyli przemysłówka. Będziemy ją odpalać, do wieczora ona będzie chodzić. No i ostatni karton. I ostatni karton. Cztery przesyłki od Studiego. Super, normalnie super. Dziękuję bardzo. Okej. No, tu się robi ciekawe. Kabelek od monitora, a ostatnio poszukiwałem jednego starego kabelka. Jeden karton, ten karton. I mamy monitor. Monitorów sztuk 3. To wiecie, co zrobię najpierw? Najpierw to ja to zdejmę, żeby było gdzie położyć, wystawić. Teraz. Dziewiętnastka panoramiczna, która się prawdopodobnie nagrzewa za bardzo.
Są dwie sztuki. To jest do tego będzie. A tutaj są dwie ze sobą, tak? Czy jedna? Jedna. Dwie sztuki monitorów. Super. O! Bo on ma taką nogę. I to jest HP od kompletu, od któregoś z 17. Słuchajcie, to jest HP 17, monitor LCD. To się na pewno przyda. Jedna 17 jest tutaj, druga będzie tutaj, to już będzie można złożyć, słuchajcie, tam te dwa kompy, na których będzie można coś tu robić. Czyli na przykład czytam projekt w iglu, jeden pójdzie na przykład do igla, drugi pójdzie na przykład do drukarki 3D, do projektów na drukarce 3D i będą niezależne stanowiska. Tylko po prostu mało miejsca tutaj mam, ale akurat lepszy ryc niż nic. A ten monitorek prawdopodobnie trzeba będzie przejrzeć mu kondensatory, z tego co mi Marcin opowiadał. Bo się potrafi wyłączyć. Kurde, bo one kopią. A poza tym ten był jakiś otwarty, oni musieli nim druknąć. Matryca cała? Cała. LG 19 cali. W sumie pasujący prawie wielkością do tego niego. Mniejsze, bo to jest panorama 16:9. Ale zestaw do obróbki filmów jak znalazł. Nie wiem, czy chcesz reklamy Marcin swojego serwisu, czy nie. Jeśli byś chciał reklamę swojego serwisu, to zareklamujesz się dzisiaj wieczorem o 19 na live. Ja pozdrawiam. Słuchajcie, to jest zapowiedź na live'a. No, będziemy. Co my dzisiaj będziemy robić na tym live'ie? Miałem to rozpakowywać na live'ie, ale wyszło, że się nie mogłem doczekać. Po prostu, bo się nie mogłem doczekać. Ten monitor pójdzie tutaj sobie. O, tam będzie, w kącie pójdzie. Pięknie. Tamte dwa sprzęty będą wielkości oscyloskopu, to też tutaj będzie można je zaadaptować do programowania i do projektów. Na przykład dwie siedemnastki trzeba postawić, żeby był troszeczkę szerszy ten obraz niż na jednej. No to może albo dwie dziewiętnastki. No niestety, lata lecą, kurde, wzrok się sypie. Wszystko przez tą elektronikę. No trochę się nadłubałem w swoim życiu tych, kurde, rezystorków. Dobra, ja pozdrawiam. Zapraszam o 19 na live, na Zalo. Zalo, tak? Czy Zelo? Zalo. Na Zalo będziemy komentować i cała grupa dzisiaj publiczny live, że tak powiem. Także o 19 się spotykamy. Pozdrawiam. Tylko gdzie jest ta myszka? Dobra.